Zobaczmy sobie, dojedzie ta furka czy nie. I uwaga! A, to jeszcze nie tutaj. I uwaga, konie! Dojechała! O kurde! Ile jej to zajęło? Trochę za dużo, bo się rozbiła parę razy. Parę razy się rozbiła furka. I na przykład jedno okrążenie robiła pół godziny przez to, bo później zobaczyłem, że coś jest nie tak. I dlatego jechała aż... no tyle czasu. Jakby dobrze jechała, no to by się... no, myślę, że w 9 godzinach zmieściła. 9 godzin jazdy. Jakimś cudem paliwa wystarczyło, no. Nie, to jest endurance. Musiała do pitów zjeżdżać, furka. O, patrzcie, mało tego expa. 2 miliony, to w przypadku BMW było lepiej, no nie? Sesto mniej expa wydropiło. BMW lepiej. BMW mnożyło expa razy 2 z tych, nie? Z czegoś tam. Dobra, zobaczmy. O ciul. 2 super spiny tylko. To 12. Ej, to BMW lepiej się opłaca. Bo jak robiłem BMW, to miałem 134 te super spiny. Sesto słabo, nie opłaca się sesto jechać w ogóle. BMW dużo lepiej, gdzie to BMW jest? Aha, bo to BMW mówiliście, że ono jest tylko w DLC. A faktycznie, faktycznie widzę, że tutaj znaczek DLC jest. Łe, to słabo. Ta X5, ona lepiej dropi, ale jak nie macie X5, takie same perki jak X5 ma jeszcze Corvetta chyba. Poczekaj, muszę sprawdzić. Co tutaj mieliśmy w tej BMC? Sprawdźmy. Carmistery. Tu mamy, o właśnie, tu mamy 20% więcej XP za kolejne 10 drogowych wyścigów. I 200% więcej XP za skille. Więc BMW robi więcej hajsu. I drugim takim samochodem, czekaj, drogowym, który był tutaj jeszcze taki, co miał te same skille? Nie wiem, czy nie Corvetta właśnie. Nie, Corvetta miała mnożnik ten sam, co BMW, co Mercedes, ten CLK, no nie? Betka około 3 miliony. Ilość też mniejsza, bo nie. Nie, Betka lepiej tych spinów zrobiła ostatnio, jak jechałem. Lepiej. Zaraz, czekaj. Tu mamy Destruction Skills. To muszą być wyścigi drogowe. Także Sesto się nie nadaje do tego. Nie opłaca się w ogóle puszczać, bo mamy... no sporo więcej, sporo mniej tych punktów. Tutaj mamy jeszcze Maserati, tu mamy Clean Skills Boost. Ale to chyba mało nam daje i wszystkiego. Ty, mam senne, o kurde, no nie wiedziałem. Tutaj mamy tego Mercedesa, Speed Skills. I on tutaj na ten tor się nadaje. On jest dosyć wolny, więc i też zakręty dobrze robi. Ale tutaj mamy coś ciekawego, Credit Boost. Zobaczcie, ten mały dziad. Aha, senne dostałem za granie w czwórkę, spoko, nie wiedziałem nawet. Zobaczmy, co jest w tym gościu. Tu mamy 20% więcej XP za... Ty, ale gdzie tu są te? Aha, to Credit Boost to jest chyba na stałe, nie? Poza tymi perkami tutaj. Extra Credit Head to Head. To jest. Tak coś mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Dobra, co my tu jeszcze mieliśmy takiego? Któryś tu jeszcze był taki, co robił? A, czekaj, nie to czasem? Clean Skills Boost. Tutaj mamy Pagani. Dobra, nuty lecą, tak? Nie to czasem? Któryś tu jeszcze był... Lucek Bicier. Któryś tu jeszcze był samochód, który robił to samo, co... to samo, co BMW. Któryś tu jeszcze był taki? Już nie pamiętam, który. 350Z? Jest 350. Na razie nie. Pontiac nie. Mercedes robi co innego. No to powiem wam, nie jestem zadowolony z tego przejazdu zupełnie. Któryś jeszcze ma to samo co ta BMK. 350Z miało Event Boost? No bo tutaj mamy tak, mamy 200% więcej XP za kolejne 10 wyścigów, 20%, 25% więcej XP za kolejne więcej... Aha, bo tutaj mamy za skille. 200% więcej XP, czyli tak jakby dwa razy więcej dostajemy XP za skille, no nie? No i te rzeczy tutaj są najważniejsze, żeby robić Goliat. Także BMK tylko i wyłącznie. Dobra, co my tutaj mamy? Issue hotfix need testing. A, dobra, czyli w przyszłym tygodniu będzie hotfix do tych chyba kierownic i do tego wszystkiego, no nie? Będą musieli trochę dłużej popracować nad tym. Spoczko. Expa mam mówić? Dobra, będę mówił expa. To co, losujemy chyba to wszystko, no nie? Jestem zawiedziony, Sesto się nie opłaca. Zacznijmy sobie zwykłych wheelspinów, zobaczmy, co nam się wylosuje. I zaraz sobie złożymy pada, na spokojnie. O, proszę bardzo, ładny samochodzik nam się drobnął. Tak, to BMW jest tylko w dodatku niestety, więc słabiutko trochę, nie? 300 tysięcy, Impala, o, fajnie. Fordzik nam się dodał, 370, już mam Taycan, już chyba dwa Taycany mam, M2.
M2-ki nie miałem, proszę bardzo. Lipa z Pagani, raz bez zająknięcia, a raz się zawiesi. Ej, tak samo jest z tym Lambo. Trzeba odpowiednio zrobić sobie te samochody. Potestować, potestować. Impale fajnie będzie przerobić. No, tutaj każdy samochód świetnie brzmi. To prawda. To możemy od razu sprzedać. 95 wheelspinów, kurde. Czy grzeje się karta? Nie gram na PC-cie teraz, gram na Xboxie. Można zrobić 40-litrowy silnik? Czej, co? Jak 40-litrowy silnik? Niemożliwe. Czy chyba 4.0 chciałaś powiedzieć, tak? O, to możemy komuś wysłać. Dla nowego gracza jakiegoś. Chyba nie ma tutaj Volkswagena IDR-a. Bo chodzi ci o tego elektrycznego, nie? Słyszałeś o tym, że jak robisz tego Goliata, ale pada deszcz, to bardziej sprawdzę zakręty, jest mniejsza szansa na rozwalenie. O, właśnie, co, widziałem parę tuningów z Sesto Elemento na deszcz typowo. No, to chyba warto jeździć w deszczu. Na śliskiej nawierzchni, nie? 40 litrów? Coś nie tak chyba. Ty próbowałeś na kierce zrobić Goliata? No, to że coś ciężkiego na gagach, czy to działa? Nie, kierownica się odłącza, wiesz? Gra się wiesza na kierownicy. Także nie chciałem tego sprawdzać. Uuu, ale fajny samochód. Za chwilę będziemy pada kupować, spokojnie. Będziemy sobie robić go, tworzyć. O, Bugatti, fajnie. Nie miałem jeszcze tego Bugatti. Zaraz chyba będę miał wszystkie samochody. 60... O, 69 wheelspinów. Zostawię sobie tyle. Mi nawet kierownicy nie wykrywa. No, tak jest. Tutaj jakąś furkę mamy. Chyba wszystkie samochody będę miał po tych losowaniach, tak mi się wydaje. To możemy sprzedać, bo już mi się nie losują takie fajne, nie? Tak, dalej nawalam te wheelspiny. To już chyba mam, to możemy wysłać jakiemuś nowemu graczowi. Pyk, pyk. Później będzie można do ekipy wysyłać te rzeczy, nie? Tak, Crossfire dobrze się sprawuje. O, patrzcie, co tutaj mam? Jakieś dziwaczne Porsche, fajnie. To możemy od razu sprzedać. Ile mam aut w kolekcji? Zaraz sprawdzimy. Jakieś ubrania mi się polosowały. Corvetta stara, 100 tysięcy. 250 tysięcy. O kurde, ale losowań, nie? No tak, ja mam jeszcze chatę do kupienia za 5 milionów. Nie wiem, czym jest star, ale boli już palec od klikania. To możemy sprzedać. Słabe to Infinity, ja tam próbowałem je trochę porobić. Nie jeździ. Za to Porsche 15 milionów? O, fajnie. Też tak masz przy uruchomieniu trybu zdjęcia z tego krzyżaka? Lądujesz w krzakach? Wiem, o co ci chodzi. Tutaj na Xboxie jest trochę takie opóźnienie, no nie? Jak się klika tryb zdjęciowy. Na kierce działa. Może i działa to autonomiczne jeżdżenie, może będzie działać, no. Dobra, Lancer, 170, kurde, ale kasy, masak. Czy jestem zaręczony? No pewnie, skarpetki wygrałem, legendarne skarpetki. I zaraz będziemy pada kombinować. Titan Warrior, jakaś czaperka, 200 tysięcy, jeszcze 17, kurde, tyle spinów, za dużo trochę, za dużo tego losowania, nie? O Boże, ty, 40, a wy możecie tak późno siedzieć? A jutro sobota, to wywalone, to macie długi weekend teraz, tak? Kurde, elegancko. 50. Wywalone. 4 dni, to prawie ferie. 175, 45. To wywalone pęto, kurde. Bardzo dobrze. No i mam jeszcze dwa super wheelspiny. Tego Forda już mam. 100 tysięcy, Peugeot. No i tyle. Sesto Elemento moim zdaniem się nie opłaca do robienia Goliata. Ta BMK jest dużo lepsza. Ale wiem, że ja nie wiedziałem, że ona jest w DLC. Ja wam ją polecam i o w ogóle super, ona jest w DLC, nie? Także jeśli macie zamiar kupić DLC z tą BMK tylko po to, żeby jeździć te Goliaty, to się nie opłaca. To weźcie sobie jakiś inny samochód, który boostuje skille i będziecie mieli to samo, no nie? 39 milionów mamy. Kurde, 39 milionów. Skillów mamy tu... No, miałem fulla, nie? A nawet za dużo. SLS jest koksem do Goliata? Nie, on nie ma tych dodatków różnych. Zobaczcie, ile mam samochodów. Mam już 447 samochodów, a dopiero co grać zacząłem. Ja jeszcze nie przeszedłem fabuły, słuchajcie. Ja jeszcze mam tu... Nie kupiłem wszystkich domków. Nawet wiecie, czego nie zrobiłem? Nie zrobiłem sobie tego. Patrzcie, ja mam tutaj jeszcze dużo... Dużo jeszcze przede mną jest, no nie? Musimy sobie to poprzechodzić razem. A już mam 39 milionów. Kurde. Człowieku. Kto to widział tak grać?